Jaki to był czas? To był jesień zeszłego roku, czy wczoraj? Wiosna chyba, bo pan był... To, nie, to... Basia, kiedy to było dokładnie w tamtym roku? W tym roku jakoś na wiosnę też. Na wiosnę to było też, no. No. Też się zaczynało robić ciepło. No to generalnie na wiosnę to było. No i też spadło właśnie, zaczęło tak spadać i spadło na moje auto, nie? I zacząłem dociekać, kto tu jest właścicielem tego budynku. Okazało się, że było bardzo trudno dowiedzieć się, kto jest w ogóle właścicielem tego budynku. No ale ustaliliśmy jedną osobę. Napisałem pismo do tego pana. Oczywiście on mi odpisał, wyśmiał mnie po prostu totalnie, że mogę się ustawić w kolejce, bo on ma już tyle wierzycieli, że on sobie po prostu możemy sobie stać w kolejce i czekać. Wyśmiał mnie. No to poszedłem do pana ówczesnego prezydenta. Bo podwórko jest miejskie. Podwórko jest miejskie, tylko że ono jest na strefy podzielone, bo tu jest. Bo tutaj jest jedna ta wspólnota, a w tej drugiej klasy jest druga wspólnota. Także to jest tak podzielone na jakieś strefy. Tak jest tutaj to skomplikowane bardzo. No i byłem u pana ówczesnego prezydenta, obiecał pomóc w tej sprawie, wysłał tu panią wiceprezydent, pooglądali i stwierdzili, że zrobią to taśmami. Przyjechali też od tego pana, który tutaj ma ten budynek, postukali trochę, obstukali ten tynk, ale nie wszystko, tylko to, co się tak najluźniejsze było. No i zostawili to. I tak się przez cały rok ciągnie właśnie sprawa tego budynku, to tak cały czas spada, zresztą to widać tutaj wszędzie leży. Budynek się rozsypuje, z tamtej strony cegłówki spadają, to już nawet nie sam tynk, ale tam cegłówki spadają, tam gdzie się styka stary budynek z nowym, to tam nawet leżą te cegłówki. No i co? No i tyle. I sprawa do dzisiaj jest nieruszona. Najlepiej zrobić taśmą. I tyle. Nie wolą tam przechodzić ludziom, nie wolą parkować i to jest wszystko. Czego Państwo byście oczekiwali? No oczekiwalibyśmy, żeby ktoś zrobił z tym budynkiem tutaj jakiś porządek, żeby było bezpiecznie, bo tak naprawdę jak jest wiatr i pada deszcz, to ten tynk spada nie tylko tutaj, gdzie są te taśmy. Ten tynk spada nawet tu na drugą stronę, pod w tamtym roku tak było, pod ten budynek, na ten chodnik tutaj spada. Chcielibyśmy, żeby ktoś, nie wiem, albo całkowicie ten tynk zbił, albo niech tutaj tak zrobią, żeby ten tynk spadał, nie wiem, na jakąś siatkę, albo po prostu, żeby to zabezpieczył. Z drugiej strony jest zabezpieczone. Takie coś by Państwa interesowało, tak jak tamto? Wie Pan, ja się nie znam, na tym ja nie jestem budowlańcem, ale no ktoś chyba jest tutaj od tego, że zna się na tym i będzie wiedział, co zrobić w tej kwestii. No, lepiej by było zbić ten tynk. To jest moje zdanie, nie? To jest moje zdanie. Są od tego specjaliści, którzy się na tym znają lepiej i oni będą wiedzieć, co z tym zrobić, no ale to trzeba podejść do tematu po prostu. Fajnie. Z imienia przynajmniej, jakby można było się przedstawić. Pan Darek. Pan Darek, tutaj z... To jest, no bo tak, była piaskownica, moje dziecko się tu jeszcze bawiło, jak była piaskownica. Jak to pierwszy raz spadło, to było jakoś parę godzin po tym, jak właśnie poszedł do domu. Była ławka, można było sobie usiąść. Teraz nie ma ławki, no bo nie wiem, czy coś komuś na głowę nie spadnie. Jest ciemno tutaj na tym podwórku. Dziury, kałuże i w ogóle. No dzieci chodzą, koledzy też przechodzą po niego, czy tam on idzie z kolegami. Ja też nie wiem, czy nie pójdzie śmieci wynieść, czy nie będą chcieli tam usiąść na tą prowizoryczną ławkę i coś nie spadnie. No naprawdę, wiatr wieje, deszcz pada. Czy to się nasila właśnie takie spadanie podczas, kiedy są wichury? Po deszczu też, bo to namoknie. To namoknie, później wieje i to się odkleja. Mniej więcej na środku tej ściany, tam znowu jest to popękane miejsce i to znowu za jakiś czas odpadnie. Tam na rogu, na łączeniu tych dwóch budynków, tam cegły spadają z tego gzymsu. Tam leżą za tym czarnym samochodem cegły. Także ja mówię, no nie jest wcale wesoło. Teraz po tej wichurze ta blacha tutaj już wisiała. Była wizja lokalna i co mnie najbardziej zaskoczyło, to odpowiedź pani ówczesnej wiceprezydent. I czego Państwo od nas oczekują? Takie pytanie. I czego Państwo od nas oczekują? Na koniec. To była taka puenta w sumie. No i po prostu ręce nam opadły. Pani z Straży Miejskiej stwierdziła, że auto tutaj parkujemy na własne ryzyko, na własne żądania, jak się coś zniszczy i po części tak, jakbyśmy specjalnie prowokowali i czekali, aż coś na to spadnie. Pani odebrała tamto pytanie jako taki wyrzut trochę. Tak, i było, że może tutaj przyjeżdżać codziennie, wręczać nam mandaty, bo tutaj parkowania nie ma. Powiedziano nam, że możemy sobie parkować na placu Długosza. Zadzwoniłam też jakiś czas temu do, nie wiem jak to się nazywa, co mają te bilety miesięczne, że można na mieście parkować. Tak. Chciałam sobie kupić bilet miesięczny, żeby gdzieś, nie wiem, na mieście, tak? Chociaż to mi się nie uśmiecha. To się dowiedziałam, że do ulicy Drzymału się nie należy. No to więc nie wiem, gdzie mam auto parkować. Faktycznie na placu Długosza. Plac Długosza jest terenem prywatnym, będzie zabudowany, więc gdzie? W przyszłości. Nie wiem.
Dobra. Jak pan tutaj mieszkając, jak długo w ogóle pan tutaj mieszka, jak pan odczuwa to sąsiedztwo winiarni, która jest zabytkowa, ale rozumiem, że trochę straszy sąsiadów. Mieszkam już tutaj 19 lat. Początkowo to jakoś wyglądało, ale zaczęło się po prostu od jakiejś tam, nie wiem, od dachu chyba. Zaczął się po prostu takie, lała się woda. No i niestety od tego czasu mrozy zrobiły swoje. Ja jako osoba niepełnosprawna, no niestety muszę się borykać z tym, że muszę raz, że do auta wsiadać, żeby jakieś zakupy zrobić. I też muszę uważać na te spadające te gruzy, bo to jest tak, że ja nie ucieknę. Nie dam już po prostu, jak ktoś odskoczy, nie odskoczy. No niestety, ja jestem narażony na takie niespodzianki, ale jakoś muszę żyć. Też zgłaszałem to na Straż Miejską, ale to niestety tylko taśmy. Proszę się bliżej nie zbliżać i tyle. Cóż mogę więcej powiedzieć. Też jest problem z tą drogą tutaj dojazdową. Jakiekolwiek roztopy, zakupy, jakieś deszcze, ja muszę do samochodu wsiąść, żeby pojechać na zakupy. Inaczej się nie wydostanę stąd. Czyli samochód musi tutaj zaparkować? Muszę być samochód tutaj pod nosem, bo inaczej... Tu się robi błoto, tak? Błoto. Rozumiem. Tu jest po prostu takie grząskie wszystko i pełno tego, takie kałuże. No nie da się inaczej. Kiedyś panu spadło coś na auto? Znaczy się, jak tutaj parkowałem, to z boku mam takie małe odbryski. Ale to tylko raz, co uciekłem po prostu tutaj i tutaj sparkowałem. Żona tutaj parkuje, no to musi gdzieś parkować też. No. Ale to też musimy uważać. Raz, że śmieciara przyjeżdża, żeby tutaj te śmieci, ten też ma uszkodzone samochód, ale to nic nie da. Co zrobić z takiego. Tyle, że na nasze prośby po prostu tu w ogóle nie ma reakcji. Nie ma. Psychologia jest. Jeden na zieleń, drugi na miasto, trzeci po prostu na właściciela posesji i tyle. To tak wygląda. To zaczęło się sypać, jak po prostu była awaria w winiarni. Jeszcze funkcjonowała winiarnia, nie? No i po prostu kiedyś rura tam pękła, im to zakręcili, cała ściana przemokła, nie? I tak to po prostu ciągło, no i teraz każdy dzień jest coraz gorzej. To było potem po dwórku wtedy, jak miałem. Nie, jak zlikwidowali winiarnię, ale ciężko mi powiedzieć. No. A się widzimy, stulem porusza, jakby coś takiego panu leciało, no to nie zdąży pan nawet uskoczyć. No trudno. No tak zrobić, co zrobić. No takie są fakty, takie są realia. Pan się zaczął kiedy? Ile lat temu? No ciężko mi powiedzieć, bo to bym musiał po prostu zobaczyć, sprawdzić. Nie, żeby się ale kilka lat państwo się tak męczycie. Tak, no męczymy się. No wie pan, inna sprawa, że to jest po prostu ścisłe centrum miasta. Tak. Pierwsza strefa. Tak. Czynsze są, jakie są. No. Tak. No i co tu więcej mówić? Nie? Czego państwo byście oczekiwali? Miasto jako gospodarz, rozumiem, miałoby się tutaj troszkę więcej zaangażować. Znaczy ja nie wiem, kto tu jest gospodarzem. Czy miasto, czy ten pan właściciel po prostu, no, zabezpieczy przede wszystkim. Tyle nie. Podwórko nie jest tego właściciela, tylko podwórko jest komunalne. Po części, wspólnota po części. Po części, tu jest kilku właścicieli. Nie? Po prostu wie pan, zabezpieczyć przynajmniej, żeby ta degradacja nie postępowała. Nie? Bo to z każdym dniem, po każdych deszczach, po każdej zimie, po każdej odwilży jest coraz gorzej. Nadzór budowlany robi jakąś ekspertyzę od środka, czy... Tego nie wiem, wie pan. Tego nie wiemy. Tu może pani Basia będzie wiedzieć, czy ta ekspertyza była, czy nie, bo był pan z nadzoru, ale... Jak się sprawa dalej potoczyła? Po czy to była jakaś kiedyś piaskownica albo jakieś miejsce takiego? Tak, no, były piaskownicy po prostu, ale zaczęło się to sypać. No bo to było niebezpieczne, nie? Do życia i zdrowia i po prostu wyłączyli ją przez eksploatację. Ja to podwórka. Po najmniejszej linii oporu przybili tabliczkę i wszystko.